Jesteśmy w Pęciszowie. To jest mała miejscowość położona na pograniczu Wzgórz Trzebnickich i Lasów Złotowskich. Jak widać, jest to miejscowość położona praktycznie w środku lasu, na Wielkiej Polanie. Z każdej strony otaczają nas piękne lasy. Walorem tej miejscowości jest spokój, świeże powietrze, znakomite warunki klimatyczne. Tu się po prostu odpoczywa. Moja związana z wiśnią małą. Zaczęła się 20 ponad lat temu. Tu przeniosłem pracownię plastyczną, w której pracuję, w której tworzę swoje prace. Zrezygnowałem z malarstwa i zajęłem się pisankami. To takie drobne arcydzieła. Tutaj działa prężnie Uniwersytet Dorosłego Człowieka plus 40. I tam się okazuje, że ludzie w wieku mając na 40, 45, 50 spełniają swoje marzenia z dzieciństwa, bo można malować i okazuje się, że rzeczywiście ten talent gdzieś tam został schowany, bo nie było czasu, nie było warunków i odkrywają się na nowo. To jest przepiękna rzecz. W Wysokim Kościele również zapraszam na warsztaty. Przyjeżdżają nieraz ludzie po 2-3 osoby i bierzemy udział, ponieważ to jest bardzo trudna technika i to nie można się nauczyć podczas jednego warsztatu malowania igłą. Wymaga się nieraz 3-4 godzin na pierwsze zajęcia, potem znowu 4 godziny, żeby to zrobić. Bo ktoś mi kiedyś zarzucił, że to jaka to jest pisanka regionalna, jak to robi tylko pan Glegoła, prawda? Więc to już nie robi pan Glegoła, już mam następców, którzy to robią, również biorą udział w konkursach i to jest fajna taka sprawa.